witam was. Nazywam się Jacek Ostasiewicz. Chciałem wam opowiedzieć o miłości. O męskości, prawdziwej męskości. Nie o kozactwie, nie o udawaniu, jaki jestem FIFA Rafa. To jest tylko kłamstwo, to jest ściema, to jest obłuda, wiecie? Każdy kozak tak naprawdę jest słaby w sobie. Ja chciałbym powiedzieć wam o miłości, która nazywa się Jezus, którą ja poznałem osobiście, którą poznałem osobiście i powiem wam, zmieniła moje życie. Ja pochodzę z rodziny patologicznej, mój tata, kapitan lotnictwa w komunie, dodajmy, był człowiekiem, który bił i upokarzał mnie. Jak miałem 5 lat, pierwsza rzecz, jaką pamiętam, mój tatuś wziął mnie na ręce, podszedł do jeziora, wrzucił mnie do wody i sobie poszedł, odwrócił się. Taką miłość ja znałem, nienawidziłem go coraz bardziej z roku na rok. W którymś momencie, powiem wam, już byłem tak opętany, że moi rodzice założyli mi sprawę, trafiłem w ogóle na odwyk. Wyszedłem z niego, zaczęli się zbierać, ale ja nie mogłem później, nie mogłem się pozbierać. Powiem wam, że ćpałem po to, żeby nie czuć bólu. Piłem po to, żeby nie czuć bólu. Udawałem kozaka, żeby nie być słabym, żeby nie być odpychanym. Ale to mi nie dawało, to było wszystko ściema. Chodziłem na imprezy, zdobywałem dziewczyny, ale to wszystko była obłuda. Ja w domu czułem się podle tak naprawdę, czułem się coraz gorzej. I powiem wam, poznałem taką ziemską miłość, zakochałem się w dziewczynie, ale ona odeszła. A później poznałem Jezusa, wiecie? W którymś momencie, w którym ja byłem kłębkiem nerwów, ja w ogóle na odwyku dostałem taki... Napisano, że w ogóle jestem niepoczytalny czasowo, w ogóle, że jestem wariat. Byłem od wszystkiego uzależniony, bo uzależnienie mieszane. A ja poznałem Jezusa, który w ogóle zabrał to wszystko ode mnie, zabrał ode mnie emocje. Dał mi miłość, wlał we mnie miłość. Powiem wam, że od tamtej pory, kiedy go poznałem, kiedy krzyknąłem do niego, pomóż mi. Bo ja nie umiem kochać, nie umiem żyć, nie wiem po co żyć. Tak naprawdę chciałem tylko terroryzować i zdobywać pieniądze innych ludzi. Ale to nie ma sensu, wiecie, nie, to wszystko jest obłudą. Piwo ci da wolność na chwilę, a potem będzie bolała głowa, potem przyjdzie kac moralny. A Jezus da ci coś lepszego człowieku. Po tym masz takiego powera, masz tak się bawisz dobrze. Ja chciałbym naprawdę opowiedzieć wam o tym Jezusie. Chciałbym, żeby otworzył ci wasze serca na Niego. Bo każdy z was tak naprawdę chodzicie, macie znajomych, patrzycie sobie w oczy, ale kłamiecie tak sobie naprawdę. To jest przykra prawda, prawda czasu, prawda ekranu. Ja chciałbym powiedzieć wam, że naprawdę ten Jezus może uwolnić was od wszystkiego, od wszystkich kompleksów. Ja byłem niepoczytalny rzekomo, miałem problemy z sercem, miałem problemy z głową, ogólnie sam tak uważałem. A On uwolnił od wszystkiego. Ja chciałbym, żebyście Go przyjęli, żebyście czuli się tak jak ja teraz, tak jak my tutaj wszyscy zgromadzeni. Jezus jest wielki, Jezus was kocha i On umarł 2000 lat temu na krzyżu. Za to, żebyś ty był wolny, za to, żeby nic się nie zniewalało. Te rzeczy materialne, po co ci one? I tak nie zabierzesz ich do grobu, człowieku. One nie dadzą ci miłości, miłość możesz kupić. Możesz ją kupić, rzekomo. Ale ona nie jest piękna, nie jest tak cudowna jak Jezus. On jest miłością, tak naprawdę, i prawdziwym męstwem. To chciałbym powiedzieć. Niech chwała Bogu.